Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Bartek. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W tym wideo dowiecie się tego, co oznacza posiadanie ascendentu w znaku strzelca, Marsa w znaku strzelca bądź Marsa w 9 domu astrologicznym. Archetyp strzelca odpowiada za ekspansję horyzontów intelektualnych. Ponieważ strzelec jest skupiony na tym, czym jest połączenie człowieka z kosmosem, czym jest połączenie naturalne, połączenie cielesne człowieka i wszechświata. Czyli osoby takie, które mają taką sygnaturę w swoim horoskopie, to są osoby, które naturalnie lubią podróż, lubią dawać sobie zadania i wyznaczać sobie takie, traktują w zasadzie podróż jako zadanie, podróż jako jakąś przygodę. Ponieważ strzelec jest związany z ekspansją horyzontalną, często osoby takie mogą być bardzo zainteresowane przygodą. Po prostu przygodą, a także podróżą, ponieważ podróże w jakiś sposób rozszerzają nasze postrzeganie tego, co na co dzień widzimy, czyli postrzeganie po prostu zwykłego szarego życia. W momencie, gdy ktoś jedzie gdzieś indziej za granicę, może zobaczyć, jak wygląda właśnie to szare życie, w cudzysłowie ujmując, w innym kraju. Dzięki temu dzieje się ekspansja właśnie światopoglądowa w życiu takich osób. Dlatego jeżeli posiadasz taką sygnaturę, jesteś naturalnie osobą, która szuka prawdy. Jest zainteresowana rzeczami głębszymi, rzeczami, które związane są z filozofią, z naturą życia, z naturą powstania życia, a także naturą kierunku Twojego życia. Czyli tutaj ta energia daje Ci po prostu potrzebę odnalezienia swojej własnej prawdy. Ponieważ każdy ma taką prawdę, osoby tutaj, które posiadają właśnie Marsa w strzelcu, mogą mieć tą prawdę bardziej uwydatnioną niż inne osoby. Czyli to może wiązać się z tym, że one będą bardzo silnie, intuicyjnie coś wiedziały, będą wiedziały coś i czuły coś wewnętrznie i to dosłownie będzie im dawało potrzebę udowodnienia tego. Czyli potrzebę udowodnienia jakiegoś punktu widzenia, ponieważ tak naprawdę to jest tylko punktem ich widzenia. Archetyp strzelca jest również takim dosłownie spojrzeniem na naturę, na to, jak żyje natura. I w momencie, gdy ktoś z archetypem strzelca, właśnie z taką sygnaturą, zaczyna obserwować naturę, zdaje się tej osobie sprawa z tego, te osoby zaczynają rozumieć, że natura naprawdę odzwierciedla to, jak jest. Natura odzwierciedla to, co jest prawdziwą prawdą, prawdziwą jakąś drogą i odzwierciedleniem życia człowieka. Czyli poprzez to te osoby uczą się humoru i uczą się być dosłownie śmiania z siebie i tego, jak wygląda nasz dzisiejszy świat. Ponieważ każdy goni za czymś, co jest tak daleko oddalone od natury, tak naprawdę to wszystko staje się w pewnym momencie iluzją. Czyli tutaj, jeżeli masz taki archetyp, taką sygnaturę w swoim horoskopie, tutaj dosłownie uczysz się tego, jak śmiać się ze swoich własnych jakichś takich problemów, jak śmiać się ze swoich własnych takich złych rzeczy i dobrych rzeczy, prawda? Czyli to ma na celu pokazać Ci, że czasami to życie, za którym każdy człowiek, każdy z nas dąży, tak naprawdę nie ma sensu, jeżeli zaobserwujemy sobie życie na większą skalę, czyli życie w większej skali, co oznacza Twoje życie. Czyli tutaj osoby takie mogą być po prostu takie optymistyczne, jeżeli chodzi o życie, jeżeli chodzi o tłumaczenie życia, ponieważ one czują wewnętrznie, że to, co je otacza, nie jest do końca tym, na co się wydaje. Te osoby również mogą mieć bardzo silnie rozbudowany sposób abstrakcyjny myślenia. Czyli to, jak one myślą, może być objęte w bardzo abstrakcyjnych formach, co nie do końca jest proste do wytłumaczenia komuś innemu.
prawda? Czyli tutaj ta intuicja w takich osobach jest tak silna, że one po prostu wiedzą coś. Wiedzą, że jest, że życie jest takie, a nie inne. I to może powodować, że one identyfikują się z tym przekonaniem jakimś, z tą właśnie intuicją. Tutaj lekcją taką dla kogoś, kto posiada właśnie ascendent w znaku strzelca, Marsa w domu dziewiątym, bądź Marsa w znaku strzelca, jest to, aby zrozumieć, że jeżeli ktoś nie zgadza się z nimi, jeżeli ktoś nie zgadza się z osobą, która ma to w horoskopie, to nie oznacza, że to, co ten archetyp tutaj, o którym mówimy, to, w co ten archetyp wierzy, jest złe. To nie oznacza, że jest coś złego, że te przekonania, które ktoś z Marsem w strzelcu wyznaje, bądź w co wierzy, jest czymś złym. Tutaj tendencją jest to, że po prostu osoby te bardzo silnie wierzą w swoje przekonania, ale to, co ich w pewnym sensie sabotażuje, czyli trochę podcina im własne nogi, jest to, że one po prostu tak personalnie biorą do siebie jakąś krytykę z otoczenia, że w zasadzie utożsamiają się ze swoim światopoglądem, kiedy w rzeczywistości ich światopogląd to jest tylko jakiś punkt widzenia. To nie jest całość. To nie jest całość tego, co one wiedzą. Czyli archetyp strzelca dosłownie uczy ekspansji światopoglądowej, ale tak najgłębiej uczy tego, aby zrozumieć, że ta ekspansja, jako dana osoba, jakiej dana osoba szuka, jest adekwatna tylko do niej. Czyli dosłownie tutaj wchodzi w grę zrozumienie, że jest wiele różnych sposobów, przede wszystkim duchowości, przede wszystkim religii. Są różne filozofie, są różne poglądy i one wszystkie mają jakąś cząstkę prawdy w sobie. Czyli jeżeli ktoś z Marsem w strzelcu, w domu dziewiątym bądź ascendentem w strzelcu, jest bardzo taki zażarty, jeżeli chodzi o obronę swoich poglądów, jeżeli chodzi o jakieś konwersacje z innymi i dyskutowanie na temat tego, co jest prawdą, a co nie, i te osoby nie będą otwarte na to, aby po prostu obiektywnie spojrzeć najpierw na swój światopogląd, ale również odzwierciedlić swój światopogląd do kogoś, kto ma jakieś inne zdanie. Jeżeli te osoby nie wyrobią w sobie tej obiektywności, takie życie takich osób może być bardzo, powiedziałbym, jednokierunkowe. One mogą dosłownie czuć się odizolowany czasami, jeżeli nie nauczą się tej adaptacji, ponieważ jeżeli widzą siebie jako reprezentację i przedłużenie jakiegoś światopoglądu, czegoś, w co wierzą, to może oznaczać dosłownie, że nie będą chciały socjalizować się z innymi osobami, ponieważ tak ślepo będą wierzyły w to, co same, do czego doszły same po prostu. Ponieważ tutaj łączymy dwa archetypy. Archetyp barana to jest archetyp ognisty, i archetyp strzelca to jest również archetyp ognisty, czyli mamy tutaj taką podwójną energię ognistą. To naturalnie daje im siłę i taką ciągłą energię seksualną, instynktowną. Czyli ta energia cały czas jest nastawiona na to, aby poznawać coś nowego, aby rozszerzyć swoje postrzeganie świata, aby rozszerzyć swoją taką małą filozofię, jaką ten człowiek po prostu ma. I tutaj to samo przekłada się na życie intymne takich osób. Czyli te osoby naturalnie cenią sobie partnerów i chcą być po prostu wolne, jeżeli chodzi o intymność. Chcą móc mieć po prostu wolność, jeżeli chodzi o doświadczanie różnych typów seksualności i bycie seksualnym. I dodatkowo tutaj ta seksualność jest naturalnie związana z filozofią. Czyli one starają się zrozumieć, co oznacza sam akt seksualny i w jaki sposób ten akt metafizycznie może na nich wpływać. Ponieważ energia strzelca to jest energia ciągła, która jest tak jakby cały czas, która dzieje się cały czas jednoliniowo, jednostajnie, tutaj te osoby muszą nauczyć się, aby czasami pohamować swój instynkt. Mówię o tym, ponieważ to może po prostu wyolbrzymić ich potrzebę współżycia z innymi i może powodować no, jakiś taki dysbalans, jeżeli chodzi o zachowanie takiej właśnie zdrowej równowagi. I tutaj strzelcem wada Jowisz, czyli Jowisz jest największą planetą Układu Słonecznego, w jakim żyjemy, dlatego może wyolbrzymiać wiele rzeczy. Tak, ma silne pole grawitacyjne, to oznacza, że symbolicznie wyolbrzymia wszystko, prawda? Czyli tutaj ten nacisk poznania, eksploracji
filozofii może również przełożyć się na po prostu życie seksualne z innymi. Czyli każdy taki akt intymny i intymność z drugą osobą i dojście i dokopanie się do tematów intymnych z drugą osobą jest po prostu w jakiś sposób zakolorowane jakąś filozofią, zrozumieniem jakimś tego wszystkiego i seksualności w kontekście metafizycznym, w kontekście filozoficznym. Ponieważ Mars włada samopoznaniem siebie, jest to dosłownie droga takiego bohatera, czyli poznanie swoich własnych możliwości, poznanie swojego własnego potencjału. Tym jest Mars, czyli dla każdego ten Mars oznacza tą drogę samopoznania. Gdy jest Mars teraz w strzelcu, tutaj te osoby chcą dociec ich własnej prawdy. I samopoznanie nie zawsze wiąże się z łagodnym procesem, ponieważ często wielu ludzi żyje w fałszywych przekonaniach. Żyje w przekonaniach, które są daleko od tego, co jest naturalne. A strzelec chce, archetyp strzelca i Marsa w strzelcu chce wiedzieć, co jest naturalne, co jest prawdą, która potrafi dosłownie przeżyć próbę czasu. Czyli taką prawdą, którą mogłyby zawsze stosować i niezależnie od tego, w jakim żyjemy systemie, w jakim żyjemy kulturze, tradycji, religii, niezależnie od tego, te osoby będą mogły budować tą swoją prawdę. To wiąże się z tym, że po prostu te osoby będą musiały stawić czoła również swoim kłamstewkom, swoim takim po prostu jakimś niedociągnięciom i półprawdom na temat siebie samych. Ponieważ żyjemy w takim systemie i każdy jest w zasadzie poddany takiemu procesowi, co nazywa się indoktrynacja społeczna, która dosłownie przygotowuje nas do życia społecznego, te osoby chcą się dokopać do tego, co jest prawdziwe, nie względem danego społeczeństwa, w którym żyją, ale względem tego, kim są w odniesieniu do wszechświata, do świata natury i przyrody. Tym jest w zasadzie znaczenie archetypu strzelca. Są to prawa, które rządzą kreacją człowieka, kreacją natury, przyrody. Czyli te osoby muszą stawić czoła po prostu przekonaniom, w jakie wierzą i swojemu systemowi filozoficznemu jakiemuś. Ponieważ jeżeli ten system filozoficzny jest przedłużeniem ich własnej identyfikacji, co jeżeli ten system, w jaki one wierzą, po prostu jest zbudowany przez człowieka, który nijak się ma czasami do tego, co jest naturalne. Widzicie, tutaj te osoby muszą stawić czoła temu, co przylepiło się do nich podczas ich ewolucji, podczas ich życia, co nie do końca leży, no, leży w parze dosłownie z ich naturą i z ich prawdziwą naturą człowieczeństwa. Ponieważ te osoby również bardzo silnie będą potrzebowały odkryć to, co jest prawdą w sobie samych, również to, co się dzieje, to one będą starały się tą samą energię, ten sam proces, który przeszły, czyli to dokopywanie się do ich własnej prawdy. One chcą nauczyć tego innych. Chcą pokazać innym ludziom, jak mogą również dokopać się do swojej własnej prawdy. Dokopać się do tego, co w zasadzie jest dla nich prawdziwe. Czyli mogą naturalnie, to są osoby, które naturalnie mogą uczyć innych i po zrozumieniu lekcji ewolucyjnej tutaj, w tym wypadku, którą jest, są bliźnięta, czyli relatywność prawdy, że jest wiele dróg do prawdy. Po zrozumieniu tego te osoby mogą w bardzo ciekawy sposób wytłumaczyć po prostu, co oznacza jakiś abstrakcyjny koncept. Ale gdy te osoby posiadające właśnie takie połączenie Marsa i Strzelca nauczą się w sposób logiczny tłumaczyć ich abstrakcyjne koncepty, czyli ich filozofię, to co oni poznali poprzez swoje własne doświadczenie, to może otworzyć w nich pokłady po prostu umiejętności nauczania innych, prawda? Ale ta umiejętność nauczania innych może otworzyć się wtedy, gdy zrozumieją, że jest wiele różnych, jak to w cudzysłowie mówią, dróg do tego, aby dojść do Rzymu. Jest wiele, w zasadzie mówią, że wszystkie drogi dążą do Rzymu. I to jest jeszcze głębszą prawdą, ponieważ po zrozumieniu tego te osoby nie będą musiały bronić się, bronić swoich poglądów, tylko zrozumieją, aha, to co ja wiem, to jest tylko wyrywek tego, czym jest naprawdę świat.
a ja tylko tłumaczę to, ale tłumaczę to ze swojej perspektywy. Jeżeli ktoś się nie zgadza z moją perspektywą, okej, nie ma z tym problemu. To oznacza, że ta osoba po prostu, ta druga osoba ma inny punkt widzenia. To nie znaczy, że mój punkt widzenia jest zły. To nie oznacza tego, że ja ze wszystko, w co zawierzyłem, wszystko, w co w zasadzie włożyłem energię, czas, siłę, jest złe. To oznacza tylko to, że każdy człowiek może i ma prawo do tego, aby posiadać swoją własną drogę interpretacji rzeczywistości. Jeżeli chodzi jeszcze o ich intymność, te osoby są zainteresowane tym, jakie jest życie ich partnera, czyli jakie jest życie intymne partnera, z którym przebywają. Strzelec ma to do siebie, że lubi tłumaczyć wszystko i lubi zrozumieć głęboki taki kontekst tego, co oznacza na przykład tutaj w tym wypadku seksualność. Nie zapominajmy, że Mars właśnie w znaku Strzelca to będzie trochę taki archetyp takiego filozofa. To będzie trochę archetyp kogoś, kto zawsze szuka czegoś głębiej, zawsze szuka czegoś więcej ponad to, co jest standardowe. Prawda? Ponieważ to jest związane dosłownie z tym, że żyjemy w bardzo saturnicznym, koziorożcowym społeczeństwie, w którym każda prawda, która wybiega poza standard, jest niestety, spotyka się z ostracyzmem, z jakimś takim wytknięciem tej prawdy i inności. Czyli te osoby tutaj muszą dosłownie wziąć odpowiedzialność za to, że ich droga może być bardzo indywidualna. Ich droga może być bardzo nietypowa również, ponieważ no, żyjemy w takim świecie, który niestety nie leży do końca na, nie leży w 100% na końcu tej misji, którą ma ktoś z archetypem z Marsem w Strzelcu, bądź ascendantem w Strzelcu, bądź Marsem w domu dziewiątym. Czyli to, czego one szukają, nie znajdą tego w telewizji, nie znajdą tego w radiu, w takich zwykłych, przyziemnych rzeczach. To są osoby, które szukają prawd głęboko filozoficznych, głęboko metafizycznych, które tłumaczą dosłownie holistyczną naturę, czyli całościową naturę tego, w czym żyjemy. Czyli nie tylko danego kraju, nie tylko danej jakiejś grupy tematycznej, ale całości. Jako całości doświadczenia po prostu ludzkiego życia i fenomenu ludzkiego życia. A więc podsumowując, jeżeli posiadasz ascendent w znaku Strzelca, jeżeli posiadasz Marsa w domu dziewiątym, bądź Marsa w znaku Strzelca, tutaj twoja droga poznania siebie będzie wiodła poprzez zrozumienie konceptów filozoficznych, poprzez uruchomienie swojej filozofii i stymulację swojego światopoglądu. To pozwoli ci dosłownie zrozumieć głęboki kontekst tego, co tutaj tak naprawdę robisz na tym świecie. Dodatkowo, jeżeli masz taką sygnaturę, to może oznaczać, że jesteś osobą, która lubi przygodę, która traktuje przygodę jako misję. I to jest misja, która zarówno może mieć swoje rezultaty zewnętrzne, ale również wpływać będzie na ciebie wewnętrznie, czyli poprzez ekspansję, poprzez jakąś zmianę, która nastawiona jest na poznanie czegoś nowego, na postawienie siebie w nowej sytuacji, w nowym kraju, w nowym miejscu. Idziesz na taką wędrówkę, nie tylko na zewnątrz, tak to może wyglądać, ale przede wszystkim do wewnątrz, czyli ta ekspansja tutaj dzieje się zarówno na zewnątrz, czyli w świecie rzeczywistym, realnym takim, ale również to powoduje, że głęboko skupiasz się na tym, co wewnątrz czujesz, co wewnątrz się w tobie dzieje, czyli drodze do poznania również siebie. Czyli ta misja tych osób jest bardzo silnie nastawiona na to, aby zrozumieć, kim one są, aby zrozumieć, co tutaj robią i jak działa ten świat w takich naturalnych kategoriach, czyli jak działa przyroda, jak przyroda wpływa na nas, jakie prawa z przyrody wpływają również na nas. Moi drodzy, to było wideo na temat tego, co oznacza posiadanie Strzelca jako ascendentu, Marsa w znaku Strzelca, bądź Marsa w dziewiątym domu astrologicznym. Jeżeli jesteście zainteresowani połączeniem się ze mną, przeczytaniem jakiegoś artykułu, bądź po prostu napisaniem do mnie wiadomości, śmiało znajdziecie to wszystko, jak to zrobić w opisie filmu. Jeżeli posiadasz taką sygnaturę, możesz podzielić się z nami w komentarzach. Jak najbardziej jest to mile widziane. Dzięki temu wszyscy razem
będziemy mogli uczyć się od siebie nawzajem. Pozdrawiam Wam serdecznie. Pozdrowienia. Thank you.